Dzień dobry panu. Kogo my tu widzimy? Jak pan się ma, co? No właśnie, dobrze się ma. Co pan ma taki tutaj napis? International Girls? Co to znaczy, że pan jest międzynarodową dziewczyną? Nie, przecież to jest International Girls, a International Girls jest sy na końcu, czyli międzynarodowe dziewczyny. Aha, międzynarodowe. To pan jest międzynarodowymi dziewczynami? Nie, ja lubię międzynarodowe dziewczyny. Aha, ja też lubię, proszę pana. Chcesz dobrze załatwić ważną, niezwykle sprawę, idź natychmiast do wróżki i zapytaj o radę. Nic nie musisz jej mówić, jak się sprawa ma. Wróżka karty rozłoży, z kart odpowiedź da. Szczęściu trzeba pomagać, chociaż zwodzi człowieka. Ale przyjdzie do ciebie, bądź cierpliwy i czekaj. Może na początek pomódlmy się wspólnie o szczęśliwą naszą podróż. Będziemy modlić się różańcem, śpiewem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Pani Jadzia teraz powie. Bóg zapłać za głos. Każdy może przyjść i coś powiedzieć. Kochani, ja po prostu kochamy to radio, bo tak, lansuję przykład rodziny, że rodzina jest najważniejsza. Daję przykład młodzieży, dzieciom, prawda? Widzimy cud Madzi Buczek-Kuka, podwórkowe różańcowe. Widzimy, jak to się rozrosło z niewielkiego budynku. Ale też rodzina Radia Maryja przygarnia ludzi też skrzywdzonych przez los. Także jest otwarty, tak jak w każdej rodzinie zdarzają się różne perturbacje. I dzięki temu daje siłę na przetrwanie różnym ludziom, nawet zagubionym, poszukującym, nawet niewierzącym, jak ojciec mówi, że podsłuchują, prawda? Jest logo? Igor, daj mi jeden egzemplarz papieża Joanny. To może w tych nowych, w tym do druku może już było, tak? A my może jeszcze te stare wysyłaliśmy. Aha. Zaraz, chwileczkę, podaj mi papieża Joanny. Na wtorek po południu, tak? To we wtorek również przywiozą panu nową książkę, Biblia Szatana według Rodana. To przywiozą jeszcze bez okładki okładkę w środę czy w czwartek, ale już można środki drukować. Dobrze? Dziękuję bardzo. Do widzenia. Kurwa, wyłącz to, no głupi jesteś, no powiedz, no zwariowałeś. Do ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panna Maryja. Proszę państwa, Bóg zapłać wszystkim za wspólny różaniec. Pani Jadzia Padu, która prowadziła różaniec, była wieloletnią solistką reprezentant tego zespołu Wojska Polskiego. Za chlebem, panie, za chlebem. Za chlebem pracowała i myślę, że po tej modlitwie to nam tutaj pośpiewa, pokaże. Zaśpiewa nam te skrzydła połamane. Nie, a to może, razem chyba, nie? No tak, pomożemy, oczywiście, że pomożemy. I ewentualnie Ave Maria, które śpiewa bardzo często w kościołach w czasie ślubów. Słuchaj, ty masz zdrowo w filmie popierdolony. Może pan sobie nie życzy, żeby cię film.
Wyłącz to, kurde. No dobra, dobra. Proszę Państwa, wjeżdżamy do Runia, do Matki Bożej Niepokalanej. Może zaśpiewamy. Tak. O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, witam Cię. Na most jedziemy. O Maryjo, błogosław wszystkie dzieci swe. A pamiętasz, jak moja mama wzięła samochód Fiata i go rozwaliła? No ale jak to było wtedy, bo ja pamiętam... Ale wyłącz to, nie chcę teraz gadać, jestem zmęczony, a ty mi będziesz pieprzy. Tu musimy jechać ostrożnie. Będziesz mi tu wywoływał złe duchy. No a kto jest złym duchem? Przestań no, wyłącz to! Chodź, Jadzia, pójdziemy razem. No właśnie, chodź, chodź. Tak, żeby było razem. To. Wspólnota, to też ze wspólnoty razem, nie? No. No chodź. Chodź, ze wspólnoty. Musimy zapytać, nie będzie, bo pan... No patrz, nie ma, nie ma. Czy można? Hej, co? Filmować, to jest mój synuś, z Łodzi jesteśmy. Kamerę schowa. Jak to zabierali, to... Nie, z kamerą będzie można. No właśnie, kogo zapytamy? Tak, także... No to... Kamerę chowamy. To chowamy kamerę. Tak, można? Dobrze, schowamy. Stasiu, wypych idzie, a ja tu zatrzymam. Tak. No nie, już widzisz, przewitka jest na inne zdjęcie, dlatego mnie nie było widać. No tak, tak. Siostry laurytanki, one wydają, wiesz, te wszystkie piękne różańce, radymany i tak dalej. No już nie filmowali nas po prostu. Kamera, wiesz, tylko jak, przez momencik. Jak ja bym mógł filmować, to jest filmowy. O, teraz podaję, teraz odchodzę, widzisz? No, faktycznie! Jesteś, no. Co? Ty wiem, mamusiu, widziałaś mnie? Widzisz ta książka? To jest książka jakby o historii szatana we wszystkich wiekach i kulturach. I między innymi jest też o chrześcijaństwie w tym. Każda książka z księgarni internetowej jest z dedykacją. Igor mi szykuje to na wysyłkę i tu mam pan Jan Ferency. I podpisujemy. I to jest właśnie chrześcijaństwo, najbardziej wiążersza religia, która posyłała ludzi na stosy w imię tego, że inaczej myśleli albo podejrzewali ich o współpracę z diabłem, szatanem, o czary itd. itp. Chrześcijaństwo wymyśliło coś tak strasznego jak antysemityzm. I moim zdaniem jest to religia krwiożercza, krwawa i powinna być zdelegalizowana, podobnie jak faszyzm i komunizm. Ale oni wierzą w szatana. Słuchaj, nie bądź idiotą, no. No nie bądź idiotą, no. Co ty opowiadasz? Od mamusi chyba przejmujesz te jej koncepcje. Kłaniam się księżowi biskupom, Matce Najświętszej. Witam się z ojcem dyrektorem. Znasz się z nim osobiście, nie? Na rekolekcji, oczywiście. To wspaniały człowiek jest. Mądry, taki ojciec ciepły. Tyle inicjatyw. Słuchaj, żeby chociaż ci, którzy krytykują, żeby chociaż jedną setną, wiesz, mieli pomysłów takich jak on ma. To wszystko dla młodzieży i dla ludzi. Barany. Nic nie robi. Za to, co on wyprawia w tym Radio Maryja. Powinien 8 lat dostać. To jest szerzenie nienawiści. Paweł się wychował na tej... A właśnie, on się wychował, bo u niego tam
z mamusią, gdzie mieszka, to telewizja trwam leci w pokoju, leci Radio Maria, a w kuchni babcia słucha Radio Maria. Także ma stereo i w kolorze wszystko. No. Jeszcze nie jesteśmy na ty, więc dodaj tam przecinek tato. Ale co chcesz wiedzieć? Wszystko. Wreszcie. Znaczy, tutaj jest tak, że zdałem do szkoły filmowej, tam mi powiedzieli, że muszę o sobie wiedzieć jak najwięcej. No i szukam korzeni. No cóż, nie wiem. Zacznijmy od tego, no, co mi opowiadałaś parę razy, czyli jak się spotkałaś, czyli to... To jest bardzo trudne, dlatego że to się wiąże, wiesz, z takimi moimi przeżyciami. Poznałem ją tak. Ja byłem wtedy dyrektorem i kierownikiem artystycznym Estrady Łódzkiej i szukaliśmy nowych talentów, które mogłyby reprezentować nasze przedsiębiorstwo na takim ogólnopolskim festiwalu, który nazywał się Czterolistna Koniczynka. Wiesz, kiedy poznałam twojego tatę, to wygrałam konkurs w klubie dziennikarza, konkurs piosenki i pan Józef Pielka po prostu przedstawił mnie twojemu tacie w Stowarzyszeniu Muzyki Estradowej. No, to była ładna, wówczas szczupła dziewczyna o świetnym głosie. Odejdź, wróć! Tata twój bardzo się starał, żeby mnie zdobyć. Przysyłał mi kwiaty, zapraszał mnie na różne przejażdżki. Mówił, że bardzo mnie kocha, że chciałby się przy mnie zestarzyć, że w ogóle zawsze marzył o takiej kobiecie jak ja. To, że kochałem ją, to nie ulega wątpliwości. To, czy mówiłem, że chcę się przy niej zestarzyć itd. itp., to wiesz, to są takie gierki, które mężczyźni stosują, dlatego że kobiety kochają uszami, wiesz? Jak im dużo takich rzeczy mówisz, jak będziesz starszy, to będziesz wiedział. Jak im dużo takich rzeczy mówisz, a one kochają uszami, to łykają to. Być może mówiłem, naprawdę, nie pamiętam, ale jeżeli twoja mama przywiązuje do tego aż taką wagę, to tak, mówiłem. Mogłem dużo rzeczy mówić, dużo. W ogóle na początku widziałam artykuły w Dzienniku Łódzkim, podpisywane przez Andrzeja Jóźwiaka. Zastanawiałam się, kto to taki, wiesz, takie fajne artykuły muzyczne. Dobre pióro i dopiero później zaczął pisać inne książki, wiesz, i dopiero potem się zmienił, kiedy już byłam jego żoną. Przedtem pisałem książki popularno-naukowe, a potem chciałem poczytać coś dobrego i nic nie było. No to usiadłem i napisałem. I w pogoni za pieniędzmi miał taki pomysł, żeby swoje dobre pióro skierować ku innej rzeczywistości jakiejś, wiesz, ku erotyce. Już wtedy byłam przeciwna temu i mówiłam, jak to, przecież syn będzie w szkole, wiesz, będą kojarzyć nazwisko z takimi publikacjami, to jest niemoralne. Tata powiedział, ja zmienię nazwisko. Przy książce decyduje nazwisko autora, a wtedy jeszcze nie było znane, teraz jest. Decyduje tytuł i decyduje okładka. Czytelnik bierze książkę do ręki i pierwsze jego zetknięcie jest z okładką i pierwsze jego zetknięcie jest z tytułem. Wszystkie te książki to były romanse, taki romans w stylu
Rodana, z pewnymi akcentami erotyki. Czyli to nie były pornograficzne książki? Słuchaj, zrobiłbyś mi osobistą przyjemność, gdybyś kiedykolwiek przeczytał jakąkolwiek moją książkę. I lift my heart in San Francisco. Kiedy później dowiedziałam się, że miał już swoją przeszłość, że miał ustabilizowane życie, nie raz zresztą, tylko trzy razy, to się przeraziłam, wiesz, mówię, Boże, miałam być czwartą jego żoną. Należała do takich dziewczyn, co to najpierw się zabiega, aby mieć ją w domu, potem się taką żonę kocha, później odczuwa się przed nią strach. W ostateczności żywi się do niej nienawiść i mocno zabiega, aby pozbyć się jej z domu. Hej, obudź się, nie siedź w domu tak jak pień. Szkoda czasu na marzenia i tak prysnął niby sen. Zabawę. Bo tata mi mówił, że to właśnie ty miałaś schizy i zwidy. Na przykład, że sikał specjalnie, żebyś musiała sprzątać. To prawda? Tego nie będę mówić. Podcinał mi jakieś paski, wiesz. No powodował taki bałagan, wiesz, żeby mi utrudnić. Żebym miała dosyć, żebym się wyprowadziła z tego domu. Jakie paski? Od sandałów na przykład, wiesz. Ktoś mi specjalnie rozrzuca kapustę po kuchni. To była scena cała. Kto jej rozrzuca kapustę? Słuchaj, był ten pies, Betty. Kapusta to jest witamina C. Dość często mu to dawałem, bo on uwielbiał kapustę. Rozrzucił po kuchni tę kapustę. Nie, ktoś mi specjalnie rozrzuca. Albo ktoś mi wprowadził mrówki do mieszkania. Ktoś to jestem ja. No bo kto inny, jak ona to mówi do mnie? Ktoś mi wprowadził. Tam jest ogród. W ogrodzie są mrówki. Latem mrówki wyszły. Jak mrówki wejdą, to trudno je wyrzucić. No. To odpowiadałem mi. Tak, wprowadziłem je. Grałem na flecie, jak ten szczurołap. Grałem na flecie i te mrówki za mną szły i weszły do mieszkania. Co jeszcze? Bez przerwy mnie wyganiam z tego domu. Wynoś się. Gorzej po prostu nie będę cytować, bo to są niecenzuralne dania. Poza tym bez przerwy mnie prowokował do awantur przy tobie. Wiele razy mówiłeś do mamy, wypierdalaj. Wiele razy. Słuchaj, gówno pamiętasz. Znaczy trochę pamiętasz, zaraz ci powiem. Wypierdalaj to jest moje słownictwo. To wypierdalaj to jest prawie tak, no kocham cię, ale z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaraz ci to wyjaśnię. Mówiłem ci o zazdrości. Zazdrość twojej mamy polegała na tym, że wszędzie szukała moich kochanek. Pewnego razu odkryłam, że przyczyną jest, ponieważ zobaczyłam okładkę Rok Estrady i domyśliłam się, że na okładce jest sąsiadka sprzeciwka w kostiumie bikini z kapeluszem i to był dla mnie szok, kiedy ja to odkryłam i zauważyłam, że tata się ubiera tak, jak ona wywiesza kolory na balkonie, bo to było vis-a-vis. Że dają sobie, wiesz, znaki po prostu firankami, na przykład ściągają w jedną stronę firanki. Ja to długo obserwowałam. Albo zapalają światło, wiesz, na tym samym piętrze. Jeżeli twoja mama uważa, że ją zdradzałem, to powiedziałem, że tak. Nie, no na kamerze ale jest, tak, mogę ci tak, cofnąć. Że tak, ale nie z tymi, które ona o to podejrzewała. I mnie głęboko bolało, że mnie podejrzewa i jest zazdrosna o osoby, z którymi nie mam nic wspólnego, to znaczy nic wspólnego w sensie jakiegoś aktu fizycznego. Było to głęboko niesprawiedliwe i mnie bardzo bolało i boli, jak sobie przypomnę, to boli mnie do tej pory. Poza tym nie wpuszczał mnie do domu, wiesz, to było tak, że jak wracałam na przykład ze spotkania z koleżankami, pamiętam taki powrót. To był klucz w drzwiach, to było nie pierwszy raz. Ja mam przyjaciela, z którym się widziałeś wielokrotnie tu na grillu i teraz zobaczysz się jeszcze na balu maskowym, tym balu przebierańców, który robię na zakończenie karnawału. On się nazywa Grzegorz Piotrowski. Nie będziemy ukrywać. Jest on morderca księdza Popiełuszki. Jest albo nie jest, różne są szkoły na ten temat, ale powszechnie uważa się, że on go zamordował. Grzegorz Piotrowski dostał 25 lat więzienia, taką karę.
Odsiedział równe 15 lat. Jego żona go nie zostawiła. A twoja mamusia mnie zostawiła. No tyle lat minęło, co ty się przejmujesz? Przejmuję się, ponieważ z jednej strony właściwie niby straciła wszystko, wiesz. Dał rodzinę, męża, ale odzyskałam powrót, tak jak syn marnotrawny, wiesz, do Pana Boga, który mi daje siłę, z którego twój tata też kpi sobie, jeszcze ciebie nastawia przeciwko, to jest bardzo bolesne, wiesz. Mam problem z tym filmem. Jak budzę się rano, nie wiem, czy zdołam zrobić go. Kurwa, po prostu. Mam problem z tym filmem, nie wiem, czy... Przez to, że zawsze różne miałem światy. Z jednej strony to, z drugiej strony to mi po prostu ciężko podjąć decyzję. Nie umiem podejmować samodzielnie decyzji, cholera. Zawsze podejmowali za mnie decyzje rodzice, a przecież w tym zawodzie muszę podejmować decyzje. I męczę się w ogóle, nie wiem jak zmontować to, jak zrobić. Trzeba taki ożenek, to trzeba przemyślić trochę, a nie tam. Albo potem trzeba dostosować się do tego wszystkiego i no, dzisiaj to młodzi to rozwiedzie się tego. No, stare małżeństwa to nie były tak. Ja to były dzieci, no to dzieci zostawię. No i gdzie? No. Zawsze jakieś obiekcje były. A dzisiaj to, a nie będziesz ty, to będzie inny, a czy inny, i to takie było. Ludzie myśleli, że po tym rozejściu się, że oszaleję. I ja oszalałem ze szczęścia. Nawet za chmurne, deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci. Nawet za chmurne, deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci. Ja do mamy nie byłam negatywnie nastawiona i do tej pory nie jestem. Że trochę głupia była, to fakt, ale to wina babci tamtej. Bo jak się pogniewali, to przychodziła ją pakować i się wyprowadzali. No. A ja zawsze przyszłam na tą wyprowadzkę. No i pogodziłam ich, raz pogodziłam, ja mówię, pamiętaj. Bo jak wyjdziesz z tego domu, to już nie wrócisz. Za to dobrze powiedziałem. Imię ojca Andrzej. A czemu się rozstałeś z mamą? Różnica poglądów. Krótko i węzłowato. Twoja mamusia poddaje orgazmy Chrystusowi. Jest nawiedzona i ona powinna wyjść za mąż za ojca Ryzyka. Tworzyliby naprawdę dobraną parę. No tak, no coś tam jest w tej psychice, no jakaś niedojrzałość emocjonalna, można to tak określić, prawda? Tyle związków nieudanych o czymś też świadczy. I niszczenie kolejnych, wiesz, kobiet. Też jest jakaś... Mamusia się dziwi. Jeśli kiedyś opuści ten świat,
to się zdziwi. Zobaczy, że nie ma nic. Nie ma Chrystusa, nie ma Marii, nie ma apostołów, nie ma świętego Piotra, nie ma świętego Pawła. Nawet Judasza. Nikogo nie ma. Boga nie ma. Pustka. Niebyt. Game over. Pismo Święte mówi, tylko głupiec mówi, nie ma Boga. Przecież wszystko zostało stworzone przez Pana Boga. Mój ojciec był ateistą i umówiłem się z nim, że kiedy, jak odejdzie i będzie Bóg i ten raj, i te anioły, wiesz, to wszystko, to przyjdzie do mnie w nocy i mnie kopnie w dupę. Nie przyszedł. A może i chciałbym, żeby mnie kopnął. Nie kopnął. A ojcu wierzyłem. I ty mnie też wiesz. Pamiętam, jak byłeś tak bardzo blisko Pana Boga, jako dziecko. Brałeś udział w wiasełkach, w różnych przedstawieniach religijnych, nawet odprawiałeś msze święte. I tam kiedyś ktoś mnie zapytał, czy ja chcę, żebyś został księdzem. No to jest największe wyróżnienie, prawda, dla rodziny, jeżeli jest takie powołanie. Parę razy ci to mówiłem. Jeżeli kiedykolwiek zostaniesz księdzem, to ja ci nogi z dupy podrywam. Jak byłeś mały, to tobą manipulował. Manipulacja polega na tym, że ty nie wiedziałeś o tym, że jesteś manipulowany. I bałeś się w ogóle być nawet ministrantem, czy uczestniczyć czynnie w życiu kościoła, bo cię tata straszy. No co to za wychowanie, no? Przecież Wielkanoc. To niestety u spowiedzi nie byłem. Ojej. Zastraszył mnie, że ja szłam do komunii. To dlaczego? Ja takie duchy święta w przykazaniach kościelnych przynajmniej raz w roku trzeba być, wiesz? No, naprawdę. No dobrze, no ale... I spowiadał ksiądz. Wiem, że akurat w jednej kwestii na przykład będę grzeszył, no to jaki jest sens spowiadać się? A to musisz grzeszyć? To nie możesz żyć po Bożemu? No, ale ja nie uważam, że jest to grzechem, no więc też swego czasu przecież grzeszyłaś też. No, ale Pan Jezus mnie uratował, ale no ty grzeszyłam. Nie zwalaj na kogoś, Pawełku. To są czyjeś grzechy, a to są twoje. No ja wiem. No. Będziesz kiedyś żałował, może Pan Bóg cię oświeci i zrozumiesz to. Nie wolno żyć płciowo. Pan Jezus powiedział, nikogo do niczego nie zmuszam. Wybieraj, daję ci miłość albo śmierć. Zobacz, on wie o tym, jest oświetlony, tylko trzeba swoje serce pobudzić. To wszystko. Ja wiem, o co nawet chodzi. To trzeba tak rozwiązać, żeby nie grzeszyć. Bo to jest nie zabronione, tylko po prostu... Ale dużo dziewczyny zależy. Masz dziewczynę podatną. I to jest właśnie też twój problem. To nie jest mój problem. Problem. I to wielki, nawet nie wiesz jaki. Jeśli twoim profesorom uda się z ciebie zrobić człowieka i wyrośniesz na jakiegoś tam filmowca, miejmy nadzieję, że zbliżonej klasy za wiele, wiele lat do twoich wykładowców, to żona ci tylko będzie przeszkadzała. Czas mija bardzo szybko i człowiek najpierw zdobywa tak. Wykształcenie, dom, mieszkanie, zawód, jakiś tam sukces. A potem życie nie wiadomo kiedy przemija i mówisz, ojej, ile ja mam lat. Albo wiesz, no po prostu gdzieś tam rozmijasz się z kimś po drodze, z kimś, kogo warto było zatrzymać. Kiedyś oczywiście trzeba.
Trzeba założyć dom, rodzinę, to symboliczne drzewo, syna spłodzić. Jest to potrzebne, ale nie teraz. Najpierw skończ studia, zacznij pracować, zacznij coś robić w tym swoim zawodzie, który jest zawodem bardzo trudnym. Rozumiem, że po prostu, wiesz, no jest fascynacja drugim człowiekiem i doznania jakieś, wiesz, cielesne pieszczoty są bardzo, no, ważne dla człowieka. Jest to tak silne i pragnienie, i ciekawość młodego człowieka, że po prostu sama to przeżyłam i wiem, jakie to jest silne. No i dlatego się mówi, że miłość jest największą chorobą, prawda? A dlaczego? Bo kładzie dwoje do łóżka. No tak, a to jest tak silna nauka, ale warto poczekać, żeby nikt nie popełnił takiego błędu jak ja. Zejdź do garażu, tam za tym regalikiem z paskami, z książkami powinien być, tylko uważaj, bo on jest strasznie zakurzony. Wszyscy artyści, czyli ile to ma lat? Jezus, 28 lat to ma? Chryste Panie. Zobacz, jaka kobitka była. Dobra, zaraz zawieź się. No zawieź, zawieź. O mój Boże. Tak kurzona leżała w garażu. No mówiłem, wiesz co? Żebym ci przyniósł, to się ucieszysz. No rzeczywiście, ale jak to dawno było, to było w ramkach? Coś podobnego. Jeszcze to miał? Ciekawostka przyrodnicza. Andrzeju, bardzo się cieszę, że się nawróciłeś. Księże arcybiskupie, nawróciłem się dzięki mojemu synowi Pawłowi. To on mnie nawrócił. Jego modlitwy. Bardzo dobrze, synu. Księże arcybiskupie, a może byś tak pobłogosławił wszystkich tych tutaj? Bardzo chętnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A teraz, drodzy moi, módlmy się, módlmy się, módlmy się, módlmy się. Ła dzieweczka, dola sreczka, do zielonego, ha, 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 do zielonego, ha, 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 do zielonego. Cała piękna. Wzajemnie. W wykonaniu Jagi Padu, która śpiewa, i Janny Górkiewicz, która akompaniuje, Ave Maria. Thank you.
Tato? A tu jesteś. Możesz przestać na moment? Słuchaj, bo skończyłem ten film już. No. I ten... I chciałbym... Chciałbym ci pokazać go. Bardzo. Ale... Dziękuję. Chciałbym, żebyś go zobaczył razem z mamą. Wiesz co? Nie no, słuchaj. No czym ja... Trzeba było mi powiedzieć, żebym została w tamtej sukience i się mam... przebrałam. Słuchaj, a ty włosy masz... Włosy mam niezrobione, Paweł. A co robisz? Ja uciekam. No, ja ci pokrzykam. Nie no, ja cię już dłużej nie będę męczył, wiesz, bo ten film jest już skończony w zasadzie. No właśnie, ale ja się przebrałam. I właśnie chciałem ci to powiedzieć, że film jest skończony. Tak. I chciałbym, żebyś go obejrzała. O, widzisz. Ale razem z tatą, żebyś go obejrzała. O, ja proszę bardzo. Jeżeli to ci sprawi przyjemność, jeżeli... Zabieram wszystko, żebyś tu miał radość i wiesz, gdzieś tam osiągnął szczęście. Czyli zgodziłabyś się na spotkanie? Widzisz, ten chojak jest tak uschnięty, jak moja miłość do twojej mateczki. Jemu nic już nie przywróci życia, żadne spotkania i mnie i jej również. Dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki, jak powiedział ktoś mądry. No ale nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyście się pogodzili, chociaż rozmawiali ze sobą. No, przyjdzie taki czas. Ale on jeszcze nie nadszedł. No ale to jest dobra okazja, żeby obejrzeć wspólnie ten film. Nie możesz robić happy endu. Z czegoś, z czego nie da się zrobić happy endu. To będzie pachniało, wiesz, tą sieczką hollywoodzką. A nie chodzi o happy end. No happy end. Tylko co wyniknie z... się, oglądają sobie. Tylko co wyniknie z tego spotkania? No gówno wyniknie, wiadomo, no. To po co robić happy end? Po co na siłę komuś, wiesz, robić jakąś sytuację niezręczną? No a dla ciebie to nie byłaby niezręczna sytuacja? No nie, bo ja jestem otwarta na ludzi. Ja generalnie kocham ludzi. Ja mu wszystko wybaczyłam i jego proszę o wybaczenie. No i jednak udało zrobić się ten film. Chociaż jak zaczynałem go robić, to zachorowałem na depresję, czego wynikiem było wzięcie urlopu zdrowotnego. Straciłem rok, można powiedzieć, no ale dzięki temu, dzięki tej przerwie sobie uporządkowałem parę rzeczy w głowie i mogłem na nowo spróbować kończyć dokument o rodzicach. A niestety nie zgodzili się na spotkanie. A zależało mi na tym spotkaniu, bo rzeczywiście no to mogłoby być ciekawe doświadczenie. Chyba głównie dlatego chciałem zrobić ten film, żeby zobaczyć ich znowu razem. Nie udało się. No oczywiście pewnie zobaczą się na moim ślubie, jak zapowiedzieli. I w sumie nie mogę się tego doczekać, bo to będzie naprawdę ciekawe. No, ale na razie jakoś się na to nie zanosi. Ale kto wie, może niebawem. Nie mogę się doczekać, aż ich zobaczę, jak tańczą razem. To będzie coś. To mi tuż przed snem rzucił bajki bye bye. I kto przybiegał z psem, kiedy maił się ma. Każdy błąd, gdy kryłam wielkie łzy. Dzień dobry, synuś. Dzień dobry, tato. Czuję, że zrobisz też parę ujęć z kamerą, co? Co wieczór obraz ten
Paweł, to powiedz mi już tak, bo już odchodzisz na odchodnym, ale powiedz mi tak szczerze, Paweł. No? Czy teraz, jak jesteś już po komunii, to czy ty jesteś komunistą? A skąd? Nie. Na pewno nie. Paweł! To ja załatwiam ten, żeby przyjechał. Dzwonimy się zaraz. Andrzej, jesteś na przykład? No jasne, tamy go pociągnąć. A na coś przyjedzie? Zapraszam, proszę? Zapraszam cię. Ja wiem, synek, wiem.